Dzień dobry, kolejny wtorek, czyli znowu widzimy się na kanale Czytam, bo lubię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za taki fajny, pozytywny odbiór moich dwóch poprzednich filmów, w którym pokazywałam jedną ze swoich półek. Akurat nie żadną z tych, które są za mną, tylko półkę w drugim pokoju. Ale bardzo się cieszę, że tak wiele osób zdecydowało się ze mną zostać na dłużej po tych filmach. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy oni gryzą? Kto? Otóż nobliści. Przeczytałam kilka książek napisanych przez noblistów, bądź też o noblistach, ich biografię, ale uwaga, tak naprawdę laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest tylko jedna z postaci, o których dzisiaj opowiem. I właśnie od niej zaczniemy. Kobieta, o której chciałabym zacząć mówić w pierwszej kolejności, to Sigrid Undset, norweska pisarka, autorka m.in. bardzo znanej powieści, takiej kultowej powieści, Krystyna, córka Lavransa. Natomiast ta książka, wydana przez wydawnictwo Karta, jest to dziennik, który prowadziła podczas II wojny światowej. Okładka wygląda w ten sposób. Tytuł książki to Odzyskać przyszłość. Undset jest matką, czy była matką, dwóch synów. Synów, którzy byli już w takim wieku, że mogli walczyć. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Norwedzy z niepokojem obserwowali to, co się działo na świecie. Część z nich dołączyła do nazistów, natomiast większość społeczeństwa była absolutnie przeciwna temu, co dzieje się w Europie pod rządami III Rzeszy. I kiedy III Rzesza najechała na Norwegię w 1940 roku, Sigrid Undset musiała opuścić kraj, ponieważ ona wcześniej bardzo aktywnie krytykowała Hitlera oraz cały ruch faszystowski. Wybrała się w podróż tak naprawdę bez większych przygotowań. Wiedziała, że chce dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tym momencie nie były już możliwe wyjazdy do Stanów poprzez Ocean Atlantycki. Musiała jechać naokoło, czyli przede wszystkim dostać się na wschód, do Moskwy, stamtąd do Japonii i dopiero z Japonii przepłynąć do Stanów Zjednoczonych. Ta podróż, którą opisuję, była pełna znojów, pełna trudów. Rozpoczęła się zimą, więc było bardzo zimno. Wiemy, że Norwegia leży na północy, więc te zimy jeszcze bardziej są tam dotkliwe. Natomiast autorka ta dysponowała oczywiście jakąś tam sumą pieniędzy. Ona nie była kobietą biedną, była dość zamożną. Tylko co znaczy bogactwo w sytuacji, kiedy nie można sobie kupić żadnego luksusu? Jej podróż zaczęła się w Norwegii, trwała wiele miesięcy, wiodła ją przez Szwecję, później przez Moskwę, gdzie wsiadła w kolej transsyberyjską i po wielu, wielu dniach podróży dotarła do Władywostoku, a stamtąd już było dość blisko do zaokrętowania się na japoński statek. Dlaczego ta książka ukazała się dopiero teraz? Otóż Sigrid Undset bardzo realistycznie opisuje to, co dostrzegła w Związku Radzieckim, czyli biedę, a może raczej ubóstwo, systemowe ubóstwo, rezygnację, wszelkie stany depresyjne. Ale przede wszystkim jej doskwierało to, że wszędzie lepiło się od brudu. Wszystko było obrzydliwe. W pociągu, którym jechała przez wiele, wiele dni, nie było ciepłej wody. Ona wybrała, że po prostu woli się już nie myć i wąchać sama siebie, niż korzystać z tych obrzydliwych toalet czy łazienek w pociągu. Nikt tam o nic nie dbał. Dlatego też ta książka mogła się ukazać dopiero teraz, ponieważ no, prawda o Związku Radzieckim wcześniej nie mogła zostać wypowiedziana na głos. Te opisy podróży naprawdę są fascynujące i bardzo mi się podobały. Niezbyt podobały mi się takie dość patetyczne, dość pretensjonalne opisy narodu norweskiego jako takiego silnego, zdrowego, rządzącego się własnymi, najlepszymi na świecie prawami, bardzo pracowitego, bardzo czystego. Wydaje mi się, że to była trochę przesada,
przede wszystkim spowodowana tęsknotą autorki za swoim krajem. Ale inne walory tej książki sprawiają, że warto ją przeczytać. I czy Undset gryzie? Nie, nie gryzie. Pisze bardzo przystępnie, bardzo prostym językiem, w bardzo ciekawy sposób, wycofując swoją osobę na dalszy plan, a skupiając się na ogólnych problemach, które zauważa, które dotykają nie tylko ją, lecz także ogół społeczeństwa. Po przeczytaniu dzienników norweskiej pisarki wysłuchałam biografii polskiej noblistki, polsko-francuskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jej biografię napisała córka Ewa Curie, która jak to córka pisze z wielką czułością, z wielką troską o swoją mamę. Oczywiście jest w posiadaniu takich informacji, do których nie dotrze żaden inny biograf. Zatem ta historia, chciałam powiedzieć powieść, bo to rzeczywiście czyta się jak powieść. Historia życia Marii Curie jest fascynująca, naprawdę. Tego doskonale mi się słuchało, doskonale się to czyta. W ogóle ta Ewa Curie jest bardzo dobrą pisarką. Ona potrafi stawiać akcenty w odpowiednich miejscach, potrafi wydobywać z tej historii swojej matki to, co najważniejsze, najistotniejsze. Jest to świetna biografia, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, dość subiektywna. Córka Skłodowskiej postanowiła skutecznie przemilczeć wielki skandal obyczajowy, który wywołała Maria Skłodowska-Curie po śmierci męża Piotra, wiążąc się ze swoim współpracownikiem, który także wówczas był żonaty. Ten skandal wstrząsnął całą Francją. Odbił się echem w całej Europie, chyba nawet w Stanach Zjednoczonych. Więc była to wielka sprawa, którą ona tutaj praktycznie przemilczała. Wspomniała może jednym, może dwoma zdaniami, że matka została pokrzywdzona. Ja sobie doczytałam o tym w innej książce. Jednak jeżeli chcecie poznać Marię Curie jako Polkę mieszkającą we Francji, jako naukowczynię, jako matkę, jako córkę, jako siostrę, jako osobę angażującą się w sprawy społeczne, koniecznie to przeczytajcie. To jest chyba jedna z lepszych biografii, jakie w życiu przeczytałam. Z tym, że miejcie na uwadze, że być może nie wszystkie sprawy zostały poruszone. Czy zatem Skłodowska gryzie? Nie, mnie nie pogryzła. Czytałam to z dużą, dużą przyjemnością i spojrzałam na tę kobietę z nieco innej strony. Do tej pory widziałam ją jako sztywną panią w fartuchu odmierzającą jakieś chemiczne specyfiki w probówkach. Teraz widzę ją jako kobietę, która miała także osobowość. I gdy tak sobie czytałam o Skłodowskiej, w oko wpadła mi kolejna biografia Józefa Rotblata pod tytułem Noblista z Nowolipek. Rotblat był fizykiem. Przed II wojną światową był już dość znanym fizykiem na Uniwersytecie Warszawskim i w związku z tym otrzymał stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii. Wyjechał tuż przed wybuchem II wojny światowej na to stypendium, nie znając języka, nie mając tam żadnych znajomości. Chciał się rozwijać, chciał się uczyć, chciał się dzielić także swoimi dokonaniami z naukowcami z Europy. Szło mu na początku opornie, później coraz lepiej, kiedy zaczął uczyć się języka, odnosił sukcesy i w związku z tym po wybuchu II wojny światowej razem z innymi naukowcami pracującymi w tym samym laboratorium został zaproszony do Stanów Zjednoczonych do współpracy przy projekcie Manhattan, czyli przy budowie bomby atomowej. Rotblat wyjechał tam, aczkolwiek cały czas był podsłuchiwany, inwigilowany przez FBI. Dlaczego? Ponieważ jako jedyny odmówił przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego. Wszyscy pozostali naukowcy pochodzący spoza Wielkiej Brytanii zgodzili się przyjąć takie obywatelstwo. Rotblat uważany był za szpiega. Nie wytrzymał tam bardzo długo, dosyć szybko zrezygnował, nie odpowiadało mu życie, jakie musiał tam wieść w Los Alamos za drutami w odosobnieniu. Jednocześnie cały czas obawiał się o losy swojej rodziny. Więc to nie jest tylko historia fizyka, który później został nagrodzony, uwaga, pokojową nagrodą Nobla,
lecz także historia jego żydowskiej rodziny, która pozostała w Polsce i spotkały ją bardzo różne losy. To też jest tutaj świetnie opisane w tej książce. A dlaczego dostał pokojową Nagrodę Nobla? Otóż dlatego, że przez całe swoje powojenne życie praktycznie sprzeciwiał się wykorzystaniu atomu, czy też pierwiastków rozszczepianych do budowy bomb, czy innego sprzętu, który zagrażałby życiu ludzkiemu. Bardzo ciekawa historia, myślę, że mało znana. Rotblat wcześniej nie był mi znany. Tyle go znałam, że miałam taką książkę i wiedziałam, że ona stoi na półce. Natomiast przed ukazaniem się tej książki w ogóle nie miałam pojęcia, że był taki człowiek i że został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. I jeszcze mam jednego fizyka, wiem, już macie pewnie dosyć. Jest to Richard P. Feynman. Być może spotkaliście się z tą charakterystyczną, dość znaną postacią. Noblista, również pracował przy projekcie Manhattan. Ale książka, którą tutaj mam, to mam chyba jedno z pierwszych wydań polskich. Potem ukazała się z twarzą Feynmana. Pan raczy żartować, panie Feynman. Taki ma tytuł. Jest to książka napisana przez niego samego, czyli książka autobiograficzna, w której opowiada o swoim życiu, ale opowiada go w sposób bardzo anegdotyczny. Przede wszystkim skupia się na rozrywkowych odcieniach swojej działalności. Opowiada o tym, jak był małym chłopcem i bardzo lubił wiedzieć, jak wszystko działa, więc rozkręcał wszystkie sprzęty. Na początku je psuł, później jako kilkulatek potrafił na przykład naprawiać radia i był bardzo ceniony w lokalnej społeczności, ponieważ potrafił naprawiać sprzęty domowe należące do innych rodzin. Niewiele za te naprawy kasował, więc bardzo go sobie ceniono i polecano. Jako później dorosły człowiek fascynowały go zamki. Otwierał różne zamki, miał kolekcję wytrychów, włamywał się do sejfu swoich przełożonych na uczelni czy również w Los Alamos. Więc płatał różne figle. Poznajemy go tutaj jako faceta, który ogląda się za dziewczynami, chodzi na podryw, chodzi na piwo, ma różne przygody. Ale też, co bardzo mi się podobało, w pewnym momencie swojego życia Feynman stał się członkiem komisji oceniającej podręczniki do nauki przedmiotów ścisłych. I bardzo się do tego przykładał, tak jak do wszystkiego w życiu, bo tak naprawdę doszedł do tego, do czego doszedł, swoją ciężką pracą. I on te podręczniki czytał, analizował, robił sobie notatki. I okazało się, że tak naprawdę żaden z podręczników zaproponowanych do nauki dzieci i młodzieży nie sprostał jego wymaganiom. Te perypatie właśnie jego w komisji oceniającej podręczniki są doskonałe. Także jeżeli lubicie takie historie bardzo lekkie, aczkolwiek być może nie za wiele mówiące o działalności naukowej tego naukowca, to bardzo Wam to polecam. To jest takie spojrzenie lekkie, miłe i przyjemne. I czy Feynman gryzie? Absolutnie nie. To jest facet, z którym można konie kraść. Przynajmniej tak kreuje siebie w tej książce. Nie odpowiedziałam jeszcze na to pytanie w stosunku do Rotblata. Tutaj powiem Wam szczerze, że nie wiem. To taki trochę był sztywniak, tak bym go nazwała, aczkolwiek bardzo mocno pokopany przez życie, więc tutaj dajmy mu to na usprawiedliwienie, że dużo przeszedł w swoim życiu, więc myślę, że też by nas nie pogryzł, że dałoby się z nim porozmawiać na wiele różnych tematów. I mam jeszcze jednego noblistę, o którym też wcześniej nic nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam, że to jest noblista. Później dopiero doczytałam tę informację na przedniej okładce. Książka nazywa się Czym jest życie? Biologia w 5 krokach. Napisał ją Paul Nurse. Również noblista, współcześnie żyjący. Piękną ma ta książka okładkę. Złoconą, zieloną. W środku, zobaczcie, jeszcze taka jest wyklejka pomarańczowa. Te 5 kroków, o których mówi tytuł, to komórka, gen, ewolucja drogą doboru naturalnego, życie jako proces chemiczny oraz życie jako proces przetwarzania informacji. I powiem Wam tak, ta książka zaczyna się bardzo obiecująco. Początek jest napisany przystępnie, nawet trochę chwilami z przymrużeniem oka. Ale im dalej, tym gorzej. Mam wrażenie, że Paula Nurse'a można by wysłać na korepetycje do Feynmana, gdyby Feynman jeszcze żył, żeby ten nauczył się, w jaki sposób pisać przystępnie.
mnie taka tematyka naprawdę interesuje i ja bym o niej z chęcią poczytała. Ja nawet przeczytałam tę książkę do końca, ale powiem Wam szczerze, że im dalej, tym mniej rozumiałam. Tym poziom abstrakcji stawał się zbyt duży dla mnie, człowieka, który no nie ma przygotowania z biologii czy z chemii, bo tutaj sprawy, którymi zajmuje się ten autor, łączą ze sobą wszystkie nauki ścisłe. Zatem, czy on gryzie? Chyba nie, bo za bardzo zajmuje się nauką i nie ma czasu na osobiste wycieczki do innych ludzi. Moi drodzy, to były wszystkie książki, o których chciałam Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania którejś z nich. Na pewno Feynmana warto przeczytać. Na pewno warto przeczytać książkę o Marii Skłodowskiej-Curie. Na pewno warto przeczytać Rotblata, ponieważ on jest tak mało znany, a ta biografia jest napisana w bardzo fajny sposób, taki, że to samo nam się czyta. Także zachęcam Was do czytania tych książek i dzielenia się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Bardzo będę szczęśliwa, jeżeli postanowicie zostać ze mną dłużej, jeżeli dacie mi lajka pod tym filmem i jeżeli zobaczymy się tutaj także za tydzień. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.